Przedwojenny drapacz chmur w Zabrzu, czyli hotel Admiral's Palace, rozpocznie nowy rozdział w swojej prawie stuletniej historii. Umowa podpisana w Urzędzie Miasta zaporządkuje 42-miesięczny projekt. Odremontowany budynek ma stać się Centrum Promocji i Rozwoju Miasta. Na ten cel miasto otrzymało 30 milionów złotych rządowej dotacji. Za projekt renowacji odpowiadać będzie znany architekt i urbanista Tomasz Konior. Jak aktualnie wygląda wnętrze hotelu i co się zmieni, to sprawdzała Karolina Komada. Zabrzeńskie Żelazko, czyli budynek, który każdy mieszkaniec Zabrza bardzo dobrze zna. Znajdujący się w centrum miasta hotel Admiral's Palace dzięki inwestycji za prawie 53 miliony złotych dostanie drugie życie. To przepiękny budynek wybudowany w latach 30. ubiegłego wieku, który tętnił życiem i naprawdę był takim punktem, który skupiał nie tylko oczy przechodniów i turystów swoją bryłą, ale przede wszystkim żył od świtu do nocy, a właściwie chyba nigdy nie zasypiał. Ten narożny budynek wyróżnia się stylem, to modernizm z elementami art deco. Prawie 50 pokoi, sala balowa na 500 osób i tak zwany ogród amerykański z kręgiem tanecznym. Wszystko ma odzyskać swój blask i pierwotne funkcje, dla których ten obiekt został zbudowany. Czyli hotel, restauracja, klub nocny, który ma się znajdować na górze, ale również przestrzenie biurowe, miejsca dla startupów, dla rozwoju miasta. No i wreszcie taka wizytówka miasta. Chcemy, żeby w tym bezpośrednim przyziemiu, to znaczy dostępne z chodnika, były przestrzenie związane z informacją o mieście. Będzie znajdowała się duża makieta, która będzie przedstawiała zarówno historię Zabrza, jak i współczesny rozwój tego miasta. Co istotne, zachowane zostaną oryginalne i cenne elementy budynku. Stara winda i inne pomieszczenia będą odrestaurowane, a nie wymienione na nowszy model. Ten prawie stuletni budynek ma funkcjonować w strukturze miejskiej, jednak musi spełniać współczesne wymogi techniczne. A na wszystkie te zadania wykonawcy mają 42 miesiące. W pierwszej kolejności podejmiemy się inwentaryzacji stanu tego budynku, a w następnej kolejności będziemy robić projekty. Musimy zrobić bardzo dokładny projekt wykonawczy, uzyskać pozwolenie na budowę, no i wtedy będziemy mogli rozpocząć budowę. Ważne jest to, żeby zbadać, w jakim stanie jest faktycznie ten budynek. Wykonawca przewiduje, że sam etap projektowy zajmie około 12 miesięcy.